Cześć, z tej strony Maniek. Witam w wielkiej wojnie między polską elitą, terminatorami, youtuberami, trzecią rzeszą, dyktatorami, a zagrajmerami. Każda drużyna ma po 8 rabaków i zaczynamy od Roka, czyli ojca w zasadzie sceny naszej polskiej youtubowej, gamingowej. No i ma obok siebie dyktatora Dan Schwe, jednego z najbardziej brutalnych dyktatorów. Zobaczymy, co z nim zrobi. No, fajne nawet orzeżenie. Ja bym to od drugiej strony zaczął w ogóle, ale Rok wykorzystał tutaj powierzchnię terenu. No i no, zapowiada się, że Rok tutaj może wymiatać. Może wymiatać Kim Jong-il. Czyli teraz dyktatorzy mogą się zemścić. Bardzo dużo tu niestety jest zawodników polskiej elity. W tym między innymi nowy nasz nabytek, profesor Miodek. Kurde, jak będzie baseball jakiś, to się załamie. Ale nie. Dyktatorzy atakują youtuberów. Gonciarz, Krzysztof Gonciarz niestety oberwał. Akurat do Gonciarza mam tutaj dobre nastawienie. No i Krzysztof Gonciarz będzie miał okazję na rewanż w stronę Kim Jong-ila, ale wolałbym, żeby może w drugą stronę tam kierował swoje pociski. Granat odłamkowy. Może być ciekawie. No to było naprawdę dobre zagranie. Sam się uszkodził Gonciarz. No i polska elita w ogniu. Niestety. Czy my to przeżyjemy w ogóle? Tak, na szczęście tak, ale było bardzo gorąco. Dosłownie w przenośni. Typowy Daniel, oczywiście, że tak. No musiał w końcu się pojawić. No i zobaczymy, czy wejdzie do czołgu w ogóle, czy wykorzysta to. Tak jest. Czołgista się znalazł od 7 boleści. No pokaż, co potrafisz. A polską elitę chciałeś zaatakować. No i powiem ci, że się udało. I Roka. No i Rok, proszę państwa, wyruszył na poszukiwania Atlantydy. Te teksty są niektóre mocne, prawda? No także muszę przyznać się, powie Danielu, że zagranie miałeś niezłe. Ja tutaj natomiast chciałbym się rozprawić z Kim Jong-ilem, ale przy okazji może doktor Frankenstein oberwie. Oby. Tak jest! O to chodziło. Zemsta. Mariusza Mańka się nie atakuje, jasne? Kim Jong-il jeszcze to przeżył, ale DJ Frankenstein też wyruszył na poszukiwanie Atlantydy. No i tutaj widzę od razu w domku też mamy paru zawodników. Ostrożnie. No i niestety tutaj Robert Lewandowski pod ostrzałem i ta apteczka chyba wybuchnie, co? Jak się coś stanie, czy nie? Na szczęście polska elita i tak jest na drugim miejscu. No nie, Goebbels w swoim beznadziejnym, nielogicznym, głupim stylu. No i pierwsze punkty życia traci również trzecia Rzesza. Najgorzej w tej chwili radzą sobie dyktatorzy. No i Rojo. Był Rok, już stał się historią, teraz Rojo niech pokaże, na co go stać. Przy nim Hugo Chavez. Myślę, że to może być naprawdę ciekawy pojedynek. Tutaj widzę, że takie porachunki mają między sobą zagrajmerzy i dyktatorzy. Ale Roy zupełnie w innym celu tam wyruszył. Obawiam się, że polska elita może ucierpieć na tym. No i tak jest, niestety. Zawsze te najlepsze drużyny muszą cierpieć i no ja jestem już na przedostatnim miejscu, kurde. Za chwilę będę na ostatnim. Idź sobie. Dokładnie, idź sobie już, Rojo. Ale ja się zemszczę na tobie. Tymczasem Hugo Chavez. No na razie akcja przede wszystkim tutaj się toczy. Ta najważniejsza po prawej stronie wyspy. No i zobaczymy. Nie stawiałem jakoś bardzo dużo tych beczek z paliwem i min, bo ojejku, bo to nie miało sensu.
Natomiast polska elita bardzo ciężko będzie tutaj miała. Dwóch moich żołnierzy poległo. Trzeba będzie jakąś tutaj partyzantkę uskutecznić. Tymczasem youtuberzy. Czy ja jestem w tym domku w ogóle? Się znajduję? Teraz nie wiem. Chyba nie, bo tak to bym widział, co się dzieje w środku. Na dachu Janusz. Janusz, trzymaj się. Jeszcze Polska nie zginęła. Tymczasem te 800 oberwał. I dobrze. Myślę, że tutaj Terminatorzy absolutnie nie zasługują na tak wysokie trzecie miejsce w tej wielkiej wojnie. Muszę sobie jakiś awatar wymyślić na tego, na Steama, bo nie mam w ogóle żadnej mordki tam po lewej stronie. No dobra, te 800. Wczoraj, tak abstrahując już, grałem sobie mecz online. Bardzo fajnie się grał, tam 5 drużyn było. Zająłem trzecie miejsce i powiem wam, że jako jedyny właśnie nie miałem awatara, nie? Także smutna historia. Dzisiaj to zmienię. Jak coś głupiego tam wstawię, bo nikt nie wstawia swojej twarzy, to przecież ja nie będę się odróżniał. Nareszcie polska elita. Robert Lewandowski teraz sobie zbierze apteczkę. Apteczka dużo daje, tak specjalnie ustawiłem. Okej. Gdybym miał dynamit, byłbym naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Święty granat ręczny, też musimy na niego poczekać. Kurde, tutaj trzeba będzie za chwilę crafting jakiś uskutecznić. Ale dobra, zrobimy w ten sposób. Odskoczyć. I będzie dobrze. Pięknie. Fajnie się drą te robaki. No myślę, że niezła akcja, chociaż cały czas jestem na ostatnim miejscu niestety. Ale tak to jest, jak siła złego na jednego. No i trzecia Rzesza, która jest na szczycie i teraz będzie robiła rozbój w tym. Tak, dobrze widzicie, Ator jest w polskiej elicie. Koniec pytań, tak? A to dlatego, że youtuberzy nie chcieli go przyjąć. No i Ilia, widzicie? Ilia jest wśród Terminatorów. Ja myślałem, że się lubimy, Ilia, ale widzę, że poszedłeś na stronę typowego Daniela. No i oto skażeny właśnie też chyba uznał, że to... że powinieneś z kolei pójść do trzeciej Rzeszy, no ale Ilia, żegnamy cię. Długo nie grałeś w te Wormsy z nami. No i jest Rezi. Pamiętam, jak utonął, zresztą tu ujęliśmy fun moments naszych rozgrywek z typowym Danielem w Worms Reloaded. No i co teraz zrobi Rezi? No, na razie jest, pamiętamy go jako skompromitowanego tamtym pojedynkiem. A teraz Rezi, no, wybiera się oczywiście plecakiem odrzutowym. Będzie tutaj błyszczał. No i automatycznie akcja nam się tutaj przeniosła. Co to jest w ogóle? O nie. A oczywiście Ator musiał ucierpieć, nie? Wow. No ten strzał był niezły, naprawdę, Rezi. Nie wiem, czy to nie będzie w powtórkach za chwilę. Nie, to chyba byłoby, gdyby większa ilość ludzi ucierpiała. Chociaż teraz Gering oberwał. Ja myślę, że powinny być w powtórkach takie akcje, gdzie bardzo dużo robali ucierpiało w znaczący sposób, a tak było w tym przypadku. Terminatorzy na ostatnim miejscu, to się liczy. Dobrze, dobrze. I Fidel Castro. Co ten nasz dyktator? Pewnie od to skorzenego tutaj będzie chciał. O! Tak, polska elita zawsze po łbie musi dostać. Za niewinność. Broń masowego rażenia. Royo tam. Jest blisko. Szafa z kanału Mocny Vlog. Musiałem go tutaj ująć. Serdecznie polecam. Jeden z lepszych vlogów, myślę, na polskim YouTubie. Jak
Także jak najbardziej szafa, jeżeli mnie zaatakujesz, no to już nie będziesz po mojej stronie, ale póki co nie będę ciebie atakował. Bardzo fajna akcja. I tutaj już Adolf chyba też zginie przy okazji. Nie, tylko 25 jest przy wybuchu zmarłego robaka. Nie za dużo, myślałem, że chyba kiedyś więcej było. O, Terminatorzy mają swoje party tutaj. No a Ator siedzi na czołgu tego typowego Daniela. Po prostu co tu się dzieje, co tu się dzieje? Jeszcze Rudolf, Squaw, Dakan i Predator. Ten mecz jest niemożliwy. Adolf Hitler ledwo zipie. I nalot. Niestety. Niestety, bo tu jest Mariusz Manik i prawdopodobnie już mało tego życia mu zostało. 8% zaledwie. Och, najważniejszy youtuber, ten youtuber mówię, Worms w tej całej zabawie. Dobra, czy możemy tutaj pograć jakoś sensownie w baseball? Nie, chyba to nie będzie miało sensu. Więc sobie postrzelamy. Ze strzelby, oczywiście. Kaddafi, szykuj się. A jako, że wiatr jest zachodni, w sensie ze wschodu, ze zachodu, to postaram się strzelić w skrzynię. Tak jest. YouTuberem się za dobrze wiodło. Kurde, mogłem pójść po tą apteczkę, to jest z prawej strony. Do tego czasu, jak Janusz będzie miał ruch, to tej apteczki już 100 razy nie będzie. Trzecia Rzesza wraca do ruchu. Adolf Hitler, konkretnie mianowicie. Bardzo długo się zastanawia, ale jeżeli masz 18% życia, to masz prawo się długo zastanawiać nad swoim losem i losem innych. Szafa oberwał. Już myślałem, że coś z tym czołgiem pokombinuje Adolf, ale sobie tylko do niego wszedł. No, Ator będzie musiał uciekać z tej miejscówki, bo jest bardzo niebezpiecznie. Ale zanim Ator, to Brunecia na pierwszym miejscu w ogóle są zagrajmerzy teraz. Ta sytuacja się dosyć szybko zmienia na czele. Tylko na dwóch ostatnich miejscach jest polska elita i Terminatorzy, także wiecie, co to oznacza. No, trzeba będzie się jakoś odegrać. Brunecia capnęła jakiegoś tam beznadziejnego Wormsa. To teraz ma ruch Dyktatorzy. Aleksander Łukaszenka. Nasz nieprzyjaciel z Białorusi. Chociaż ostatnio tak jakoś złagodniał. Kompletnie nie mam pojęcia, co on może zrobić. Minę położyć na tyle. Dynamit. Jeszcze z gazowy. Zainfekował Donica i jeszcze ktoś tam jest. Seksmasterka. Jeszcze jakiś Worms, którego nie widać nazwy. Czyli już pobawili się w crafting. Trzecia Rzesza i stworzyli jakąś broń. Myślałem, że niezbyt skorzy są ci przeciwnicy komputerowi do takiego czegoś, ale no już któryś raz to się stało, więc faktycznie oni z tego korzystają. No to jakaś zmiana. Robala. I Hugo Chavez, no prawie idealnie. Tak, oczywiście ci zainfekowane te robale, no one już będą traciły punkty życia aż do momentu, kiedy zostanie im jeden punkt życia i na tym jednym punkcie życia już muszą dokończyć mecz.
Chyba, że zbieram jakąś apteczkę, to będzie znowu im urośnie o 25 czy tam 50 i będzie im spadać. Szafa. 69. No, może to coś wskazuje. Jakiś stan umysłu. No, zagrajmerzy bardzo wyszli tutaj na prowadzenie. A na ostatnim miejscu youtuberzy. Tak jak mówiłem, sytuacja zmienia się intensywnie. To zmieni bieg wojny. Tak, ja za chwilę zmienię bieg wojny, bo planuję minę wam zrzucić, moi nieprzyjaciele. Więc no, bawcie się dobrze. Tak, dokładnie. O to chodziło, żeby nie odskoczyli za bardzo. Ach, szkoda, szkoda, że poszedł tak w lewo. No i doczekałem się powtórki, a więc po mojej akcji jest powtórka. Dwóch Wormsów zginęło, właśnie to jest ta praca kamery. Teraz na górze by została, gdybym nie zmienił myszką. No i o to właśnie chodzi. Polska elita, zawsze mówiłem, że ma potencjał. Jestem ciekaw, która drużyna pierwsza zniknie z mapy. Ale tego się dowiemy. Himmler przy ruchu. Ewidentnie trzecia Rzesza dostała łomot w poprzednim filmiku moim. Więc Robert Lewandowski... Nie. Może tak. Himmlerze. No, Robert Lewandowski tam ładnie strzela gole dla Bayernu Monachium. O właśnie. Tak trzeba myśleć. Kaddafi, Brunecia. O, jeszcze gazowy to jest ten... granat. Myślę, że też sobie za chwilę stworzę taki. W ogóle zacznę tutaj więcej craftować, bo... za bardzo się rozbestwili tutaj obywatele. Z drużyn, które jeszcze stworzyłem, to jest gra o Tron The Walking Dead. Myślę, że sobie nimi zagram jakiś kolejny mecz kiedyś. Może jeszcze jakiś serial wymyślimy. Ale popatrzmy, bo Fidel Castro chyba się za chwilę pożegna z rozgrywką. I to spowoduje, że polska elita będzie na trzecim miejscu. Także Wąziu, dzięki. Jak będziesz na Patronite, to ci... kurde, tam coś wpłaca. Terminatorzy wskoczyli na czwarte. Kto by pomyślał? Kto by, kurde, pomyślał? Mugabe. Też niezwykłe dranie. No i może za chwilę zlikwidować kolejną swoją ofiarę, czyli Ireziego. Tak też się stanie. O, Irezi też popłynie. Ale wyrównają się w ten sposób. No nie, no... to jest jakiś tajny sojusz? Ale się za chwilę zdenerwuję. Nie. To już weź tego Izaka chociaż. Gadaj z takim. Maryla Rodowicz. Mam nadzieję, że to przeżyje, że nie wskoczy na jakąś kolejną minę. A nie, tutaj jest. Będzie Ator ją chronił. No i praktycznie z Terminatorami się zrównaliśmy... zrównaliśmy punktami życia, tak ogółem. YouTuberzy. Sexmasterka, pierwszy raz... tutaj pokażę, na co ją stać. No, to znaczy, myślę, że większość oglądających wie, na co stać Sexmasterkę. Ale... jeszcze w Wormsach jej nie widzieliśmy. Mogło być lepiej. Ale i tak Donit zginie. A jak Donit zginie, to i Sexmasterka zginie za chwilę prawdopodobnie. Nie. Jeszcze 7% życia. Wardenga też tam ledwo żywy. Z 1%. No i Blade, Wieczny Łowca. Zakwalifikowałem go do Terminatorów, no bo wiecie, to jest jednak... jeden z niezniszczalnych.
Ze spadochronem. Nie wiedziałem, że Blade. Bardziej tak kojarzę go z tą kataną, czy szablą, czy jak to to. No, jak to Terminator musiał też uszkodzić trochę siebie. Blade. I kogo my tu mamy? Mamy Atora. A Ator wejdzie sobie do czołgu teraz. Trochę się boję, że uszkodzę Maryla Rodowicz, więc może inaczej zrobię. Maryla Rodowicz sobie później wejdzie do tego. Bomba odłamkowa. To może być dobra broń. Tam, żeby uszkodzić Rudolfa Hessa i... Albo nie. Wiecie, co zrobię? Najpierw zbiorę tą apteczkę. Widzę, że to jest T-1000. A to by było wbrew zasadom, gdybym no, nie wykorzystał takiej okazji. Więc owszem, użyję tego granatu odłamkowego, ale... O, słabo. Słabo mi to wyszło. No ale wygrałem na tej akcji, bo Ator zdobył apteczkę, więc jest okej. Przed tym meczem się zintensyfikowałem zrzut tych wszystkich właśnie apteczek i tak dalej, bo to zwiększa szanse na jakieś dodatkowe bronie. Nie chciałem, żeby wszystko było odblokowane od razu, bo... tak... jakoś tak nie. Po prostu nie. Niektóre bronie ustawiłem, że po 9 turze, znaczy kolejce się odblokują. Atak mechem. No i Kłas zarobił w bańkę. Teraz to nie wiem, dlaczego im zabrało to. Oni są... A, bo oni są chyba też chorzy. Cieszę się, że mój laptop w ogóle ogarnia te 48 rybaków, bo podobno na innych kompach tam ludzi... No już te wormsy wtedy stwarzały problemy sprzętowe. A tutaj jest całkiem płynnie, całkiem płynnie. No i zagraj marzy na czele cały czas, jak to przystało na ludzi, którzy zajmują się grami. Nie, po prostu nie wierzę, nie. Maryla Rodowicz, gdzie ona pofrunęła. Tutaj, a Ator? Ator się cieszy, że nie ma Gimpera. O, właśnie, zapomniałem, że Gimper jest jeszcze. Mogłem go tam wpakować, bo akurat nie lubię dziada. Tak. No, ale... akcja całkiem efektowna. I efektywna przy okazji. Kaddafi. Już jemu spadło do minus... do jedynki. Odbite od ściany. I Vardenga zginął w tym czasem. Te 800 jeszcze żyje, ale... źle to wygląda w przypadku Terminatorów. Przedostatnie miejsce. Na youtuberzy to już w ogóle na skraju. Pani Basia może z klatki B coś powie ciekawego. Zbiera fanty. Ewidentnie tutaj klatka B się wzbogaci. Czekamy, czekamy cały czas na ten wspaniały pomysł. No, efekt myślę, że zamieszony, ale samo podejście do sprawy bardzo oryginalne. No i proszę Państwa, zostało jeszcze, mogłem zwiększyć czas trochę tej rozgrywki, bo zostało raptem niecałe 7 minut. No i typowy Daniel teraz przy broni. Ja go znam, on się zemści na pewno na polskiej elicie. A nie, tutaj zmiana nastąpiła. Robaka, te 800, jeśli dobrze pamiętam.
No i też niezłe zagranie. Widzę, że tymi bazukami przeciwnik komputerowy operuje dosyć namiętnie. O, jeszcze Ribbentrop oberwał. Ale trzecia rzesza cały czas na drugim miejscu. Trzecia rzesza to powinna być na trzecim, nie? Trójka do trójki. Oj, oj, oj. Tutaj Nawałka. Adam Nawałka ma szansę. Nie wiem, czy się przespacerować po tą skrzynię. Trochę mi się nie chce. Jak szczerze mówiąc. Więc robimy sobie takie coś. Jak tam Mugabe? Ile mu zabrało? 26, słabo. Trochę Blade też oberwał. Szału nie było. Ale umocniłem się troszeczkę minimalnie na tym trzecim miejscu. I tak w tej wielkiej wojnie uznaję to na razie za sukces. Mapa już ewidentnie uległa zniekształceniu. No i Chavez też oberwie, ale tak skromnie. Nie przewidziałem tego ognia. Ale czemu tam skoczył ten Ribbentrop? Teraz on z kolei ten dostanie po łbie. No i on też się pożegna. Połyka w tej chwili granat i nie ma. Nie ma Ribbentropa. Mołotowa też nie mamy. Zagrejmerzy, oni są na czele. Zwróćcie uwagę. No i Quas w tej chwili mógłby wejść do tego mecha i zrewanżować się na Rudolfie Hesie. Aha, on zrobił to, że wysadził go tak naprawdę z tego mecha, ale z kolei ten rzut spowodował, że Ator będzie chory, Darkhan będzie chory, T-1000 typowemu Danielowi się upiekło. Dyktatorzy. Co dyktatorzy mają do zaproponowania? Dyktaturę jakąś? Reżim? Tutaj nam zafundują. Dużo tych paczuszek mamy do uzbierania. A jeszcze trochę tych robaków zostało na planszy, ale już myślę, że mniej niż połowa. Zdecydowanie. Bunkrołamacz. Oczywiście, że wymierzony również polską elitę. Ator jeszcze żyje. T-1000. Jeden punkt życia T-1000owi został. Terminatorzy ocierają się już o śmierć, podobnie jak youtuberzy. Seksmasterka ma jeden punkt, Wardenga jeden. Na skraju. Absolutnie. Bo to już tylko kamikadze może uratować ich honor. No i chyba bunkrołamaczem dostanę. Tak jest. Niestety ja odchodzę z tej gry. Ale polska elita na trzecim miejscu. To jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze T-1000 ma ostatnią wolę, może swoją wypełnić. Na przykład na Atorze. Chociaż los Atora i tak też jest niestety przesądzone. No i kolejna skrzynka zebrana. No i Terminatorzy strzelają teraz. Wąziu. Uważaj. 17 Wąziowi zabrało, ale było bardzo blisko już. T-1000 w tanku, a następny ruch ma polska elita, tak jest. I teraz mam 3 pieczenie na jednym ogniu. Ja sobie chyba jeszcze zbiorę z chęcią te skrzynki, co tu są wokół. Ale wrócę do tamtych obiboków. Ok.
okej. Teraz się... No oczywiście, że nieźle. Teraz muszę to idealnie trafić, po prostu muszę. Kurde, no. Teraz ja oberwę. Procent Łukaszence zostało. Ech. Tak na 50% mi się udała ta akcja. Ani dobrze, ani źle. Trzecia Rzesza jeszcze ma bardzo dużo punktów życia. Niestety. Ale teraz to już Reziemu tutaj bym nie przebaczył. Chociaż wtedy to szanse mieli dyktatorzy. Akurat żeby go baseballem potraktować. No i ja bym się absolutnie skusił na taką... No nie, no znowu mu darowali. Nie wiem, ten Rezi to jest jakaś święta krowa tutaj w tej rozgrywce. Czy mi zostawiacie na deser go? Tak, ja mogę nazwać polską elitę takim... Nie wiem... Po prostu przyjmujemy bardzo dużo tych bunkrołamaczy i jest mi z tego powodu bardzo smutno. Zagrajmy, że mają okazję mi jeszcze raz zafundować to samo. Na przykład na Robercie Lewandowskim. Ojej, no powiedziałem to chyba w złą chwilę. O. Piekło się. No i w zasadzie Izak dokończył to, co ja zacząłem. I Łukaszenka, i ten... i ten drugi Robal też zniknął. Ale wciąż wszystkie drużyny się trzymają na placu boju. Mugabe. Panie Mugabe, pokaż swoją twarz. W sumie już pokazałeś, ale... Pokaż miłosierdzie i zabij Terminatorów raz na zawsze. No ten czołg T-1000 to aż za chwilę wybuchnie. Po jakimś czasie wybuchają te sprzęty, jak są w złym stanie. To jest kolejny bunkrołamacz? Nie, nalot, ale i tak cały czas z powietrza dostajemy, nie? Dokładnie, tylko poczekaj, ja wymierzę ci sprawiedliwość. Skrzynka, kolejna na mapie. A kto będzie miał następny ruch? YouTuberzy i Seksmasterka, oczywiście, że tak. Seksmasterka pokaże, na co ją stać. Pani Basia ma 36 punktów życia, ona w zasadzie tutaj podtrzymuje jeszcze w miarę to towarzystwo. Słaby strzał Seksmasterki, myślę, że tam ostatecznie pogrąża. Terminatorzy i Blade. A w niedalekiej okolicy Adam Nawałka, trener reprezentacji Polski w piłkę nożną. No i akurat zależałoby mi na tym, żeby Adam Nawałka jeszcze sobie pożył. Bardziej, że ma bardzo dobrą miejscówkę. Bardzo dobrą. Czyżby Kłas? Czyżby Rudolfes? Nie. Nawet ten gaz do nich nie doleci. Ale tutaj... No tak, jakiś tam Worms zginął. A, to był T-1000. Chyba. Teraz muszę uważać, bo ten dach jest taki dziurawy trochę. Jak gdybym tu Mina zostawił? Nie. Ale jest Royo, którego mógłbym zaatakować. Bo za Grimerą trochę się za dobrze wiedzie. Ale fatalne uderzenie. Ale ajku, nie spojrzałem na wiatr. Wiatr mi zniekształcił w ogóle tor lotu.
tej rakiety. No i Rudolf Hess. Czy wejdzie do mecha, czy Kłazowi tutaj znowu przyłoży w cymbał. Panie Mugabe! O nie, panie Blade! Blade dostał. Jeszcze czołg się absolutnie zniszczył. Więc bez sprzętu zostajecie, panowie Terminatorzy. 22 sekundy jeszcze normalnej rozgrywki. Domyślam, co się stanie. Czyli wszystkie Wormsy będą miały po 1% życia. I będzie bardzo losowo. Z jednej strony dobrze, bo to wpłynie na to, że ten filmik nie będzie aż za długi. I po prostu większe szanse będą miały te drużyny, które mają najwięcej rybali na planszy. No, Rojo jeszcze tutaj sobie zbierze skrzynkę, albo nie, no bo po co, jesteśmy tak dobrze, że nie musimy zbierać, tak odbieram ten przekaz. A, zebrał jednak. Dlatego, że po ruchu, już to trochę takie nielogiczne. Co to? Aha, no tak. Teraz robi się takie typowe postapo. O tak, ta serena, fajnie to zrobili. Przy okazji sobie zobaczymy ten diff match. A, czyli nie zmniejszyła się do jednego procenty życia wszystkich, tylko prawdopodobnie podwyższa się będzie stan wody i może coś tam będzie się zabierało z tego życia. Tym warasom nie wiem. To będzie rozwiązane. Ojej, panie Basie się zainfekowała teraz. Al-Assad, no jak to dyktator, prawda? Nie, jednak pani Basia tego nie przeżyje. Klatka B. Będzie panią wspominać jak najbardziej ciepło. Fajna taka dramatyczna muzyczka się włączyła. No i seksmasterka. Ostatnia z youtuberów. No, trochę się nie spodziewałem. A, i teraz sobie zyskała. I teraz widzimy, że jak się zbierze apteczkę po zainfekowaniu, to ona leczy. Ona jednak leczy. No i proszę. Siła złego na jednego. Janusz, czy będziesz żył? Będziesz żył. Tyle się dla mnie liczy. No tak, stan wody się ewidentnie tutaj podwyższył. No i Blade. To jest chyba ostatni z Terminatorów. Zobaczmy, jaki ruch wykona. Ruch! Blade, wieczny łowca. On taki z niego łowca, że on nic nie robi tym przeciwnikom. No teraz może coś zrobi. Wejdzie do mecha? Wszedł. Wszedł i wyszedł. No, to tyle, jeżeli chodzi o Terminatorów. Myślę, że... Wow! To konkretnie się podwyższa ten poziom. Terminatorzy na ostatnim miejscu. Nawałka. Adam Nawałka. Ja bym tutaj sobie chętnie został. Tylko zmienię sobie... na Janusza, tak. Bo Janusz, nie wiem czy wiecie, bardzo lubi grać w baseball. I teraz sobie zagra w niego. Kurde, ta apteczka mnie kusi na dole, ale... nie będę przedabrzał. Panie Rojo, kończ pan. Wstydu oszczędź. Bardzo dobrze, Janusz. A i tak zagrajmy, że mają bardzo dużą przewagę nad resztą całą.
Czy ktoś utonął? Utonęła chyba Sexmasterka, tak jest. A więc już nie ma youtuberów na placu boju. A więc sukces dla Terminatorów, moim zdaniem, największy ich sukces w całej karierze, czyli będą na przynajmniej 5. miejscu. Wielkie gratulacje, naprawdę sukces życia. No i radziłbym Wąziowi też na górę tam trochę pójść. Kolejne te uderzenie w budynek, tak naprawdę. Gering. Pogromca budynków. Ta woda się podnosi w takim jednostajnym tempie. Raz jest dużo, raz bardzo dużo się podnosi, raz troszeczkę mniej. To też jest fajne. Element takiej nieprzewidywalności trochę. Rezi to w ogóle, on jest tutaj łaskawiony przez wszystkich. Jak się sam nie zabije, to chyba nikt go nie zabije. Bunkrołamacz czy nalot? Jaki zwykły. Bunkrołamacz. Gering staje się historią. Trzecia Rzesza jednak ciągle na mocnej drugiej pozycji. I Wąziu już właśnie popłynął. Dyktatorzy, Al-Assad. Tak sobie przypomniałem, że miałem tworzyć te bronie, ale tak się zaaferowałem po prostu tą całą rozgrywką, że w crafting się tym razem nie bawiłem. Wystarczyło mi w sumie to co miałem, nie? Co z tą bazuką, panie? Ciasto z bazuką będzie. Oj. Nie podoba mi się to. Ale niedużo cierpiałem. O, Izak wypadł z gry. Jakimś zupełnym zbiegiem okoliczności. Niczemu nie winien, można by było powiedzieć. Kiedy będzie ruch polskiej elity? Ja się zastanawiam. Jeszcze Terminatorzy żyją. Coś, to jest jakiś żart chyba. Blade, Wieczny Łowca. Taki z niego Terminator jak... Powiem to, jak z kozi dupy trąba. Efektowny wybuch. Ale w dalszym ciągu nie uszkodził nikogo z... tych, którzy przy nim byli. Ulala, utonął Otto z Korzeny. I Trzecia Rzesza już jest na 3. miejscu, a polska elita pnie się w górę. Oczywiście, że tak. Adam Nawałka. I teraz tak, ja sobie zbiorę oczywiście te skrzynki. Podniosimy sobie poziom życia i zaczniemy uskuteczniać te naloty, bo wszyscy przeciw nam je uskuteczniają. Więc ja nie będę absolutnie gorszy. A tak z powietrza. Kogo by tutaj zaatakować? Coś mi przeskakuje ten ekran dziwnie. Albo Al-Assad, albo Rezi. No niestety, panie Rezi, ale tutaj bunkrołamaczem się potraktuje. Bo nie opłaca mi się marnować całego nalotu. Oh yeah! O to mi właśnie chodziło i... Zobaczmy, czy polska elita wskoczy na 1. miejsce. Tak! I czy ktoś utonął? Nie, ale bardzo blisko są tego. Rudolf S. Quasi Blade. Al-Assad jeszcze w miarę bezpieczny. No i Janusz już niedaleko. Coś czuję, że oni wszyscy utoną za chwilę. I tyle będzie zabawy. Rudolf S. On ma chyba najwięcej punktów życia ze wszystkich, którzy są teraz na mapie. Myślę, że to misja samobójcza będzie, jeśli ta mina wyląduje na głowie Kłaza. Tak jest. Co teraz będzie? Kłaz też zaginął. Terminatorów już oczywiście nie ma. Nie ma też
Bardzo szybko się to zmieniło. Nie ma trzeciej Rzeszy, nie ma Zegrajmerów. A więc zostali dyktatorzy i polska elita w postaci dwóch jej członków, Janusza Korwin-Mikke i Adama Nawałki. Kurde, czy on zbierze tą apteczkę? Jeśli tak, to pobawimy się w baseball. Tylko teraz najgorsze, że Janusz będzie miał ruch i chyba nie mam możliwości zmiany. Ale nie jestem pewien, czy to tak będzie. No niestety. Ale Janusz ma za to dużo jetpacków. Okej. Weźmiemy sobie następny jetpack, jeśli można. Jeszcze apteczka. Dla pewności. Zrobimy to owcą. Po prostu musi być w jakimś głupim stylu zakończona ta wojna. Tylko nie odskocz teraz. Ach. Ale to nie będzie zakończenie. Kurde, myślałem, że on wyląduje gdzieś tam. Teraz to już kilka wysepek powstało. Ale Asad ciągle żyje. Ciągle poszukiwany. Poszukiwany, poszukiwana. Bardzo fajny film polski. Dyktatorze. Ostatnie tchnienie, ostatnie starcie. Z Januszem, z taką bronią, to wiesz, ty sobie możesz tam. O, zaktualizowane aplikacje akurat na telefonie, bardzo fajnie. A Adam Nawałka w tej chwili. Co jeszcze możemy zrobić takiego fajnego? Myślę, że baseball już był. Więc zrobimy to w innym stylu. W japońskim. Lubimy Japonię. Dzięki Krzysztofowi Gonciarzowi. Ale Asad. Znałeś pan ryzyko. Polska elita górą. Wygrywamy wielką wojnę. Worms WMD. Wszystko na uczciwych zasadach. Wygrane. Tak musiało się stać. Dostałem karnet na siłownię na Steamie. Taki przedmiot. Najlepszy robak. Oczywiście polska elita. Szybcy byli dyktatorzy. Terminatorzy byli miłośnikami pojazdów. Natomiast problematyczny okazała się Trzecia Rzesza. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To była wielka wojna robaków. Jeszcze możecie zobaczyć, jakie poziomy tych robaków ustawiłem. No i myślę, że jeszcze sobie zagramy taki jeden meczek kiedyś. No, aż muszę, będę musiał jeszcze raz to obejrzeć, bo ta wojna była naprawdę fajna. Jeszcze, żeby nie przedłużać, dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmiki z Wormsów i z innych gier. To byłem ja, Maniek. Cześć!